No ten system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, ani jednego. Co zobaczą, pałac kultury Stalina i Lenina. A tutaj, proszę Państwa, policja spisuje. Jest Warszawa. Jest Warszawa. Także proszę Państwa, tutaj policja spisuje. Policja spisuje. A bezdomna leży, no, w Warszawie, nikt ci nie pomoże. I Państwo zobaczą, nawet w Radiu Tok FM jest piec kaflowy, system moherowy. Nie ma świadków Jehowy. Jeden siedzi tu, a druga, proszę Państwa, śpi normalnie na bruku, na chodniku. A policja ma opcję spisywania za cokolwiek, haracze, ściągać pieniądze, ściągać haracze. Tak się bawi Warszawa, tak się bawi Warszawa, proszę Państwa. Haracze ściągać na cokolwiek. Także widzicie Państwo, co ta linia Mysia po tej linii żydowskiej ma w spadku. Chciwość, chęć posiadania. Ja dzisiaj mówiłam o sądach, że do sądu znowu muszę zanieść w poniedziałek. Proszę Pani, a Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego nie działa. Do sądu papiery, że osoba niepełnosprawna, że raz jeszcze, już po raz drugi i trzeci odnośnie wniosku, odnośnie całej sprawy, bo ta sprawa stanęła, no to trzeba jeszcze raz, że osoba niepełnosprawna uzupełniać. I teraz tak, zanim ta sprawa spadkowa ruszy, no to ten sąd na teren Polski, no dzięki temu może funkcjonować, proszę Państwa, że to tak długo trwa. No ale Lidia von Lipski mówi, że proszę Państwa, będą, no lświ, że proszę Państwa, jak sprawa, będą płacić, jak sprawa będzie trwała więcej niż rok, to będą płacić karę. No i teraz kupa śmiechu, bo będą musieli się albo pospieszyć nieraz. Także proszę Państwa, system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. U świadków Jehowy to nawet nie ma mowy, żeby ktoś był bezdomny, bo tak, jak jest pionierka, jak jest pionier, to oni przecież, ponieważ głoszą, to bracia ich karmią. Teraz troszeczkę się może zmieniło, bo u nas, podobnie jak i na zachodzie, no trzeba sobie zarobić. Ale ja to pamiętam od czasów stanu wojennego. Przecież ja sama byłam pionierką. Po trzy, po cztery obiady jadłam. Może i niepotrzebnie, ale przecież nie było tak, żeby człowiek nie miał gdzie mieszkać. Ja przecież i Suwałk przyjeżdżali. Pamiętam w czasie stanu wojennego, jak się tylko zaczął. Proszę Państwa, że nie wolno w ogóle się było zgromadzać, a myśmy mieli kurs pionierów. Dwutygodniowy, czy ile tam to trwało. Proszę Państwa, w Radzyminiu to, co jest za nami, bo my idziemy z tamtej strony. No nauki, dwa tygodnie, nauki, dwa tygodnie. Także, proszę Państwa, pociągiem przyjechali na przykład z Suwałk, nie tramwajem, jak tu pokazujemy. Także, proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Bezdomna leży, a policja będzie ściągała teraz haracze. No może policja nie ma aż takiego biznesu w tym, proszę Państwa, ale jakieś punkty, prawda? Jakieś punkty, gdy się podlizują teraz tej linii Mysiej, będą mieć. Na plusie będą. Także, proszę Państwa, jeszcze raz Kinoteka, Pałac Kultury, no, ateistyczny Pałac Kultury Stalina i Lenina. Kinoteka, pozdrawiamy, wspominamy, proszę Państwa, LGBT. Teraz widzicie Państwo, nie jest modne, nie są modne baby jako takie, ale widzicie Państwo, ponieważ system na rozrodzie jest, no to płacą po 500 zł za jedno dziecko. Bo teraz widzicie Państwo, są takie opcje, że żeby ktoś urodził dziecko, to trzeba go poprosić, trzeba żebrać, trzeba wyżebrać jakby od niego, poprosić, urodzić dziecko, dając mu 500 zł, czyli 500 plus. Także proszę Państwa, bezdomna za nami, człowiek jest sponiewierany, jest śmieciem, a wchodzi linia Mysia. Także widzicie Państwo, linia Mysia wcale tego nie zakłada i już widać od razu sprzeczność. Tam, proszę Państwa, przed
pałacem przed kinoteką jest pogotowie ratunkowe. Tam stoi scena, co wieczorem pokazujemy, jak ogień bucha. To pewnie na wieczór próbę mieli generalną. Warszawa jest na przełomie, bo jest linia metryczna. Ale no, bawić się trzeba zawsze te imprezy w Warszawie, że dlaczego tramwaje, autobusy nie dojeżdżą, numery nie dojeżdżają, są likwidowane, trasa zmieniana. Dlatego, jak nie przemarsz wojsk, przejazd rowerowy, biegnie. Proszę Państwa, bardzo lubi Warszawa się bawić. 3 dni pracują, przepraszamy, a 4, 5, Uniwersytetu Warszawskiego. I kiedy będzie czynna? Będzie czynna dopiero we wtorek. I to po południu. Także Państwo, zobaczą, same odcięć. To jest takie coś, że może, wiecie Państwo, może jakieś nagrody będą rozdawane, może tam coś skorzystamy w tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale to trzeba dobrze sprawdzić w internecie i dobrze się zalogować, proszę Państwa. Póki co sprawdzamy czas. Która to jest godzina? 15. 15 na pałacu mamy równo 15 punktualnie, a tutaj jest po 15, jakby 4. 4 po. Czyli mataczy, czyli że oszukuje.